Pierwszy marsz upamiętniający datę odzyskania niepodległości przez Polskę ruszył z placu Orła Białego 10 listopada. Organizowało go Porozumienie Środowisk Patriotycznych, czyli m.in. Stowarzyszenie Civitas Christiana, Kibice Pogoni Szczecin, ONR, Niklot i kilka innych mniejszych organizacji. Dlaczego marsz odbył się dzień przed prawidłowym dniem niepodległości? Jest to organizowany w solidarności z Marszem Niepodległości w Warszawie. I jest dzień wcześniej dlatego robiony, że duża grupa osób wybiera się do Warszawy. Ponadto jest to niedziela w przyszłym roku. Myślę, że marsz odbędzie się normalnie 11 listopada. Według uczestników marszu właśnie przejście przez miasto, trzymając w dłoni biało-czerwoną flagę, jest najlepszym sposobem na wyrażenie swojej pamięci o bohaterach tamtych czasów, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolnością. Ja myślę, że to jest jeden z elementów spędzania takiego dnia, że można pójść na koncert, można pójść na mszę, można spędzić go z rodziną przy jakimś uroczystym obiedzie, ale można również w taki sposób, czyli po prostu przejść przez ulice miasta dumnie z biało-czerwoną flagą. Współcześnie jednak historia nie jest już tak ważna jak przed laty, dlatego ważne jest pielęgnowanie tradycji i przypominanie młodym ludziom, że wolność nie została nam darowana, a że musieliśmy o nią walczyć, często przelewając krew polskich żołnierzy i cywilów. Mało się przykładało do tego wagi, ale to święto się odbudowało w sercach, wśród ludzi, wśród kibiców, wśród różnych stowarzyszeń. I to święto, może właśnie dlatego, że nie zorganizowano od góry przez państwo, przez urzędy, a od dołu trafiło pod Czechy, trafiło do rodzin i jest prawdziwe i uczciwe i takie nasze. Szczecińskie obchody Dnia Niepodległości przebiegały w mało przyjaznej atmosferze organizacyjnej. 10 listopada Porozumienie Środowisk Patriotycznych organizowało trzeci Szczeciński Marsz Niepodległości, a 11 listopada Prawo i Sprawiedliwość organizowało piąty Szczeciński Marsz Niepodległości. Co więcej, rok temu szedł jeden wspólny marsz. Takie rozróżnienie mogło niekorzystnie odbić się na frekwencji obu wydarzeń. Może być taka sytuacja, choć to nie jest z winy Porozumienia Środowisk Patriotycznych. Każda organizacja, jak co roku, jest zapraszana i chcemy każde święto polskie, narodowe świętować i zapraszamy każdego do współpracy. Marsz wyruszył chwilę po godzinie 13:00. Zaczął się od odśpiewania hymnu. Polskie do Polski, za twoim przewodem, złączy się. Wśród maszerujących nie brakowało ani ludzi starszych, ani młodzieży, ani rodzin z dziećmi. Marsz ruszył z placu Orła Białego przez ulicę Wyszyńskiego, ścisłe centrum miasta, aż pod pomnik marszałka Piłsudskiego. U trzeci maszerujących tym razem nie były nieprzyjazne. Takie sytuacje miały miejsce przecież w latach ubiegłych. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, co skłoniło ich do tego, żeby wziąć udział w marszu. Biorę co roku udział razem z kibicami z Pogoni Szczecin. No, uważam, że każdy powinien tutaj być, każdy powinien przeżywać to jak święto. Czy to tutaj, czy pojechać do Warszawy, także no myślę, że jest to obowiązek każdego z nas. Wydaje mi się, że z roku na rok coraz więcej ludzi uczestniczy w tego typu marszach. Wydaje mi się, że no, to poczucie jakby patriotyzmu w ludziach jest coraz większe. Zamanifestować odzyskanie niepodległości, tak? Uważam się za patriotę, więc myślę, że obowiązkiem każdego Polaka, który uważa się za patriotę, powinien właśnie manifestować. Więc my tyle lat byliśmy pod niewolą. I teraz no niby jesteśmy wolni, bo nie wiem, czy to jest wolność, ale powinniśmy być. Ponieważ szanuję takich żołnierzy, którzy walczyli za nasz kraj i którzy mu po prostu oddali życie za nasz kraj, dlatego możemy normalnie rozmawiać po polsku i to wszystko. W latach ubiegłych we wspomnianym Marszu Środowisk Patriotycznych i Prawicowym brało udział łącznie ponad 3000 mieszkańców. W niedzielnym marszu wziął udział mniej osób, jednak frekwencja nadal była zadowalająca. Bardzo dobra. Każda frekwencja na takiej uroczystości jest dobra. To jest dużo młodych osób, są rodziny i to jest no, budujące. Świętujemy Dzień Niepodległości. Jest to nasze święto wszystkich Szczecinian, wszystkich Polaków. Marsz dotarł do celu po godzinie 15:00.